Hola moi drodzy, witam Was w nowym odcinku mojego vloga. Spotykamy się tym razem na Capo Verde, czyli wyspach Zielonego Przylądka. Jesteśmy, kochani, w miejscowości Santa Maria na wyspie Sal. Słuchajcie, te piękne bawseny powstają dla Was. I na dzień dobry pytanko, przy jakim hotelu jest ten piękny nowy basen? Dla tych, co oczywiście odgadną, mam jak zwykle piękne przewodniki w prezencie. To, co Wam tak naprawdę teraz chwilę pokażę, to jest taka zajawka. Także zapraszam Was na tych parę odcinków i będę spokojnie przygotowywał dla Was i tworzę Wam atmosferę w ogóle tutaj Capo Verde. Zobaczcie jeszcze raz na ten piękny basen, na te sea view. Taka ciekawostka. Za nami jest łódź Czesia Kowalczyka. Możemy tam pomachać, ale pewnie go nie będzie. Przed nami, słuchajcie, ocean. Tak wyglądają piękne, peszczyste plaże. Ta tutaj jest ratownik, jak widzicie. Mamy też menadżera. Hello! Tutaj opowiadamy o hotelu. Właśnie, widzicie, Capo Verde no stress. Moi drodzy, ja Wam czasami opowiadam swoje różne historie o różnych miejscach. Już znacie trochę moje opinii o Capo Verde. A teraz posłuchacie opinii koleżanki mojej żony i przy okazji mojej koleżanki, którą tu poznałem, Anię. Aneczko, powiedz nam proszę, co sądzisz o miejscowości Santa Maria, o wyspie Sal i o Twoich wakacjach? Moje wakacje są tutaj cudowne. Jeżeli chodzi o cały krajobraz i tutaj o opinię, jeżeli chodzi o warunki hotelowe, są wspaniałe. Morze jest no, cudem na ziemi. W ogóle te wakacje to są takie wakacje marzeń i dla osób z dziećmi, i z maleńkimi dziećmi, i dla osób starszych. To są wakacje wymarzone. Pogoda jest fantastyczna, temperatura morza jest doskonała. Nie jest to morze takie ani za ciepłe, ani za zimne. No raj na ziemi, no zapraszamy serdecznie. Co robiliśmy tutaj? Jak uważasz? Nie nudziliśmy się? Absolutnie nie. Jeżeli osoba, która tutaj marzy przyjechać, to jak najbardziej polecam. I fajne kafejki, i centrum samego tutaj miasta jest fantastycznie urządzona. Te kafejki takie lokalne, sympatyczne. Przede wszystkim zwróciłam uwagę z moją przyjaciółką na szczególną sympatyczność tutaj osób mieszkających. Oni są biednymi ludźmi, ale mają bardzo bogate wnętrze i są bardzo ciepłymi ludźmi, sympatycznymi. Takie ciepło od nich bije bez żadnego takiego, można powiedzieć, zażenowania, powiem, że mało w tym kraju jest tyle ciepła od ludzi tutejszych mieszkających, żeby tak serdecznie podchodzili do turystów. Tak, to były piękne słowa, też podobne uczucie mam wszyscy. A ja jeszcze może poproszę o chociaż dwa, trzy słowa moją asystentkę, tu Wiolę, świetnie robiła mi zdjęcia. Wiolu, powiedz chociaż tak nam po prostu dwa zdania spod kapelusza. Widzicie, Wiola krótko, konkretnie pokazała, że było zajebiście, ok. I to czasami wystarcza bez komentarza. Czyli no stress, no stress, no, no limit, no stress. I zapraszamy serdecznie. Piękne tak. Plaże, piękne baseny, sympatyczni ludzie, wspaniała pogoda, cudowne palmy. I tak się cieszyć życiem. Do zobaczenia na wyspie Sal i wyspach Zielonego Przylądka. Ciao.